mi przyjemność i zaszczyt wcielać się w postać Beaty. Beaty, która tak naprawdę jest prowoderką tego całego rodzinnego zamieszania i rewolucji. Musisz stanąć mocno na nogach. Szeroko. Szerzej. Beata, ale ci urosły. Nie chcę za bardzo zdradzać, co tutaj u nas się dzieje, ale na pewno będzie dużo emocji. To wszyscy my się kochamy! Będą kłótnie, ale jak to w rodzinie bywa, kłótnie się zdarzają. Najważniejsze, żeby szybko je rozwiązać. A co, więc Misza gwałciła? Tak! Nie! Gram Mateusza, pisarza, który znajduje się w kryzysie twórczym i życiowym. Ten satyryczny spektakl opowiada o perypetiach pewnej rodziny. Zrób jej dziecko, bo ona tego pragnie. Wiem, dziecko powinno mieć na imię antymigren albo antymigrenia. Zapraszam Państwa na nasze rodzinne piekiełko. Warto się pośmiać, wzruszyć, pomyśleć i mieć odskocznię od życia. No jest tam bardzo dużo emocji, bardzo dużo wzruszeń, ale też i zabawnych momentów. Rodzinne piekiełko może zdarzyć się w najlepszej rodzinie. I nam się właśnie zdarzyło we wspaniałej. No niech pan siada! U nas w domu nic nie jest normalne. Gram Kubę, studenta polonistyki, który przyjeżdża do tego pięknego domostwa i jest świadkiem tego, co tu się wydarzy. I co? Wiadro! Zapraszam serdecznie, sztuka w reżyserii Marii Seweryn, Rodzinne piekiełko.